Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 17 i zaczynamy nasz kolejny wykład z cyklu Archeologii przy kawie. Tym razem o badaniach w Tylebicach opowie dyrektor naszej placówki, dr Arkadiusz Michalak. Ja przypomnę tylko, że tak jak poprzednimi razy, pytania do prelegenta będziecie mogli Państwo zadawać na czacie. Można je pisać już w trakcie wykładu. Po wykładzie zostaną one odczytane, no i prelegent postara się na nie odpowiedzieć. A ja nie przedłużając, proszę pana dyrektora o rozpoczęcie wykładu. Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło gościć u Państwa w domach. Dziś chciałbym w ramach naszego cyklu Archeologii przy kawie opowiedzieć o naszych badaniach, które prowadziliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Badania grudka stożkowatego w miejscowości Tylebice, które zrealizowaliśmy właśnie na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Zanim opowiem trochę na temat tych badań, no, chciałbym powiedzieć trochę Państwu o samej strukturze tych naszych prac, ale też no, nie mogę nie zacząć od pewnych podziękowań no, firmom, osobom, które pomogły nam niezwykle w trakcie tych prac. I no, pierwsze słowa podziękowania oczywiście należą się Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za sfinansowanie naszych badań. No, nie mogę nie wspomnieć o właścicielu terenu, który no, zgodził się na przeprowadzenie tych prac. Pomocą w kwerendzie służył nam również pan magister Bartosz Tic z Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz dr Krzysztof Demidziuk z Wrocławia. No a sprzętowo wsparła nas firma Celfast i, no i dzięki temu też te prace były dość sprawnie prowadzone. Właściwie po tym, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy te prace prowadzić, postanowiliśmy skonstruować pewnego rodzaju ekipę badawczą i, no i zaprosiliśmy do współpracy bardzo takich służących nam wcześniej pomocą badaczy, do których między innymi należy dr Grzegorz Kiarszy z Uniwersytetu Szczecińskiego, który wykonał dla nas analizę danych teledetekcyjnych, badań kartograficznych. Dr Jakub Niebieszczański oraz magister Cezary Bachyryc z Poznania wykonali dla nas badania geomagnetyczne. Nasi przyjaciele z grupy, Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej na Dodrze wspomogli nas z badaniach z użyciem detektorów metali. No ja jako kierujący badania oczywiście brałem udział, no oraz pracownicy muzeum, magister Hubert Augustyniak, Paweł Stachowiak, Monika Kaczmarek, Anna Sabak-Stachowiak. A wydobyte w trakcie badań przedmioty zostały zakonserwowane przez magister Małgorzatę Żukowską z Poznania. Nie przedłużając, przystąpmy do omówienia rezultatów naszych badań. Dla osób spoza zachodniej Polski przypomnę, że mówimy o obszarze zlokalizowanym w południowo-wschodniej części dzisiejszego województwa lubuskiego na terenie historycznej ziemi wschowskiej, stanowiącej w średniowieczu obszar rywalizacji między księstwami śląskimi a Wielkopolską. Tu ilustracja pokazująca położenie Tylebic, lokalizację na tle topografii terenu według fizyczno-geograficznej regionalizacji Kondrackiego. Region Tylebice leży w obrębie niziny południowo-wielkopolskiej i mezoregionu Wysoczyzny Leszczyńskiej. Z
Stanowisko zlokalizowane jest w centralnej części wsi Tylewice, na południe od drogi przez wieś w kierunku Wschowy. W pobliżu kościoła parafialnego w Tylewicach grudek zachował się do naszych czasów w formie owalnego nasypu o wymiarach u podstawy 18 na 20 metrów i górnym obwodzie 10 na 13 metrów. Wysokość kopca wynosi około 3 metry. U podstawy nasypu zachowały się do 2/3 obwodu resztki mokrej fosy. Nieco o badaniach archiwalnych. No, niewiele wiadomo było na temat badań prowadzonych na obszarze stanowiska przed wojną. Przeprowadzona w archiwum we Wrocławiu kwerenda no, nie przyniosła żadnych nowych, istotnych informacji. Miałem jedynie tak spublikowanych informacji, że małe badania powierzchniowe prowadził na terenie założenia obronnego w Tylewicach w latach 29-30 Franz Fitzenreiter, taki regionalista, który zajmował się przeszłością tą kopaną również ziemi wschowskiej. W trakcie tych prac odkryto fragmenty naczyń, ułamki polepy oraz silnie skorodowany przedmiot żelazny. Zachowana fotografia z tych badań, właśnie, którą możecie Państwo tutaj podziwiać, no pokazuje, że grodzisko niemal całkowicie pozbawione jest roślinności, no zupełnie inaczej niż to jest obecnie. No i w 2/3 otoczone jest mokrą fosą. Właściwie niewiele też wiemy na temat następnych badań, które były prowadzone w 1938 roku przez Klausa Schwarza. Wiemy tylko, że właściwie odkryto na obszarze tego obiektu drobne fragmenty naczyń ceramicznych. No, większą skalę miały badania podjęte w 1982 roku przez Jerzego Lodowskiego. W ich trakcie dokonano pomiarów grudka oraz wykonano niewielki sondaż o wymiarach 0,5 na 2 metry. Oczyszczono również i sprawdzono kilka profili, które były widoczne we wkopach, które były obserwowane na powierzchni grudka. Zauważalne zniszczenie centralnej partii Majdanu skutkowało właśnie zlokalizowaniem wykopu w południowo-wschodniej krawędzi jego. W tym sondażu bezpośrednio pod Darnią zarejestrowano zbitą szarą próchnicę z grudkami polepy, z której część nosiła właśnie ślady odcisków żerdzi, trzciny i słomy. Zarejestrowano również ułamki cienkościennych naczyń ceramicznych. Możecie Państwo tutaj zobaczyć te kilka narysowanych fragmentów. I na późne średniowiecze datował ten obiekt właśnie Lodowski na podstawie tych materiałów. A no, te materiały posłużyły też do sprecyzowania chronologii przez panią profesor Kurnatowską i Witolda Hensla, którzy uznali, że one pochodzą z XIV-XV wieku. Ale właściwie w dotychczasowych badaniach nie udało się ustalić szczegółów odnośnie formy zabudowy obszaru Majdanu czy ewentualnej obecności tam wieży mieszkalno-obronnej. Oczywiście staraliśmy się nasze badania poprzedzić kwerendą źródłową. No i co na temat wsi i znajdującego się tam obiektu mówią źródła pisane?
Najwcześniejszy zapis dotyczący wsi pochodzi z 1427 roku. Tylewice były wtedy bez wątpienia własnością szlachecką. W 1448 roku ich właścicielem jest Jan Aulok. I potomkowie tego rodu pojawiają się regularnie w różnych zapisach źródłowych dotyczących wsi. Byli to bez wątpienia rycerze wielkopolscy w tym czasie, o różnych koneksjach rodzinnych właśnie wiążących się z Wielkopolską, choć mogli mieć też jakieś korzenie śląskie. To się wiąże też z pewną tradycją obsadzania przez władców wywodzących się z Wielkopolski właśnie tego terenu rycerzami ze Śląska. Zachowane zapisy z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych odnoszą się w większości do sprzedaży i dziedziczenia wsi. Wieś stanowiła w XV i XVI wieku własność ziemską wraz z dobrami w wygnańczycach i łysinach. Wiemy z tych zapisów źródłowych, że uprawiano tam rolę i hodowano zwierzęta, między innymi owce, że istniał wiatrak i karczma, a proboszcz w Tylewicach wymieniony jest już w 1427 roku. Niestety dla nas w źródłach pisanych nie zachowała się żadna wzmianka dotycząca samej wieży czy faktu posadowienia jej przez któregoś z właścicieli tej wieży. Przed przystąpieniem do naszych prac plan warstwicowy i analizę właśnie danych teledetekcyjnych oraz kartograficznych wykonał już wspomniany Grzegorz Kiarszys z Uniwersytetu Szczecińskiego. W świetle jego analizy kopiec ma formę odpowiednią dla obiektów z tego okresu i ma prostokątny kształt z lekkim obniżeniem majdanu, jak właśnie w innych tego typu stanowiskach. I no, w świetle jego analizy wykluczyć raczej można przypadkowy charakter tego obiektu, jako na przykład pozostałości po hałdzie właśnie skopania stawu. Jeśli chodzi o dane kartograficzne, to na mapie Mestiszblad z 1933 roku, jak i w kolejnych jej wersjach, widać jeszcze wyraźnie, że obiekt ma pełną fosę wokół kopca. No, fotomapa tutaj z 1943 roku niestety ma za słabą rozdzielczość, żeby na jej podstawie no, wysnuć jakieś konkretne wnioski. I tu jest taka sprawa, że obecnie fosa założenia jest zasypana od północy oraz wschodu i trudno jest właściwie rozstrzygnąć, czy została ona zasypana po wojnie, skoro na mapie z 1944 roku jeszcze jest. No ale też oczywiście nie można wykluczyć, że kartograf się pomylił i narysował za dużo albo mechanicznie po prostu przeniósł taką formę, nie sprawdzając jej wcześniej w terenie. Natomiast wiemy, że widoczny na zobrazowaniach prostokątny, taki podłużny trawnik przylegający od północy do kopca no został wykonany w rezultacie takich celowych prac ziemnych, które no mogłyby zostać wykonane tuż po zasypaniu fosy. Widać, że te prace ziemne objęły także zewnętrzny brzeg fosy założenia. Ta forma obiektu, która nam się rysuje z tych danych teledetekcyjnych,
no, bardzo blisko nawiązuje do takiego nieodległego obiektu w Olbrachcicach, też na ziemi wschodkowskiej, gdzie również zasypano fosę z jednej strony, a na płaskim kopcu właśnie zlokalizowane jest, podobnie jak tu w wypadku Tylewic, gospodarstwo. Kolejny etap naszych prac, no, które zmierzały do pewnego rozpoznania zabudowy Majdanu i też, no, sprawdzenia przed samymi pracami naszymi wykopaliskowymi, na co możemy się w trakcie naszych prac natknąć, dotyczył badań geomagnetycznych. Te badania wykorzystują pomiary natężenia ziemskiego pola magnetycznego. I zmiany wartości tego pola świadczą o zmianie własności magnetycznych mierzonego ośrodka, i dzięki temu, no, jesteśmy w stanie wykrywać obiekty o zwiększonej magnetyce, między innymi właśnie obiekty archeologiczne. I w naszym założeniu miało to też pozwolić zaplanować wykopy, które by objęły te ewentualne anomalie stwierdzone w trakcie badań geomagnetycznych. No i w wyniku prac przeprowadzonych właśnie przez doktora Jakuba Niebieszczyńskiego i magistra Cezarego Bachrycza, udało się odkryć cztery wyraźnie rysujące się anomalie. Trzy z nich to, no, zostały uznane przez tych badaczy za prawdopodobnie związane z odbiciami magnetycznymi przedmiotów metalowych lub kamieni. Natomiast ten najbardziej interesujący, tutaj na tym slajdzie zaznaczony na czerwono, ich zdaniem mógł być związany z istnieniem w tym miejscu zasypanego wkopu lub obiektu archeologicznego. Na tym slajdzie widzicie Państwo plan warstwicowy z naniesionymi wykopami badawczymi właśnie z ubiegłego roku. Ten nasz wykop usytuowaliśmy w przybliżeniu na osi wschód-zachód, dążąc do właśnie uchwycenia zabudowy Majdanu, ale też z próbą zarejestrowania innych umocnień grudka. No, w planach naszych mieliśmy również próbę złapania reliktów fosy, ale też niestety ze względu na znaczne zadrzewienie obszaru grudka, no, musieliśmy no, ten wykop nasz właśnie w taki sposób umiejscowić. Właśnie dostępność terenu, no, nie pozwoliła nam lepiej tego wykopu założyć, bo jakby ten teren właśnie porośnięty był już takimi stuletnimi drzewami, więc, no, trudno było, by ten wykop, no, usytuować tak, żeby nie naruszał on tych drzew. Badania, tak jak wspomniałem, prowadziliśmy we wrześniu 2020 roku. Prowadziliśmy je warstwami mechanicznymi o mniejszości 20 cm. Po odkryciu takiej warstwy 20-centymetrowej sprawdzaliśmy teren przy użyciu wykrywacza metali, dokumentując jednocześnie stropy warstw fotograficznie, rysunkowo. I wyeksplorowaliśmy w sumie 8 warstw mechanicznych, calec, czyli tą warstwę nienoszącą śladów działalności człowieka, rejestrując dziś na głębokości około 160 centymetrów. Tu kilka rzutów tego układu nawarstwień, który nam się w tym wykopie naszym zarysował.
Odkryliśmy w sumie sześć obiektów osadniczych związanych prawdopodobnie z dwoma fazami użytkowymi stanowiska. Tuż na stropie drugiej warstwy mechanicznej zarysował nam się ten obiekt numer jeden, taki zbliżony do owalu. Na kolejnych warstwach on się kontynuował, przybierając bardziej taki prostokątny kształt i też jakby zarysowało się jego zniszczenie przez kolejne pięć obiektów pochodzących prawdopodobnie z kolejnej fazy użytkowania grodu. No i te obiekty niszczyły ten obiekt numer jeden. Tu mamy kolejne rzuty warstw w związku z działaniem procesów postdepozycyjnych i różnych procesów eolicznych. Ten zarys tego obiektu numer jeden, on się na poszczególnych poziomach znacznie różnił. Wiemy też bez wątpienia, że część tego obiektu uległa zniszczeniu. W części wschodniej tego wykopu wystąpił wkop, który znacząco zniszczył przebieg tego obiektu. Więc jego układ w tym miejscu jest taki dość hipotetyczny. To też mogłoby tłumaczyć, dlaczego właściwie Jerzy Lodowski nie założył tego swojego wykopu w centralnej części Majdanu, tylko jakby po prostu przeniósł go na krawędź tego Majdanu. Być może pozostałością po zniwelowanym wskutek jakichś nowożytnych akcji takich porządkujących teren był ten element wykopu i zarejestrowane nawarstwienia w części wschodniej, które być może stanowią pozostałość po jakiejś podstawie wału. Tutaj niestety mały zakres tych prac prowadzonych właśnie we wschodniej części uniemożliwił takie jednoznaczne określenie charakteru tej warstwy. Może kolejne rzuty, które pokażą zmienność tych układów nawarstwień. Tu we wschodniej części tego obiektu pierwszego zarejestrowano również możliwy ślad po słupie stabilizującym, które dość często występowały w konstrukcji właśnie obiektów wieżowych na Śląsku. On się kontynuował również na następnej warstwie, ale też jakby nie możemy jednoznacznie wykluczyć, że to mogła być również rodzaj jakiejś piwniczki, która i takiej jamy zasobowej, których relikty czasami też się odnajduje właśnie w wypełniskach obiektów obronnych z XIII-XIV wieku. Tak, tu jest właściwie powstały już po zakończeniu naszych badań, po osiągnięciu calca, profil wschodni naszego wykopu, który pokazuje w pewien sposób, tak właśnie tu jest profil zachodni, a nie tak jak w podpisie jest profil wschodni, to jest chyba jakiś błąd. To jest profil tego obiektu, który identyfikować możemy jako relikty zagłębionego budynku
zlokalizowanego w centrum Majdanu. Liczne fragmenty węgli drzewnych, spalenizny świadczą, że budynek ten wykonano najpewniej w konstrukcji szachulcowej. No i brak jakichś stwierdzonych ułamków dachówek może wskazywać, że dach tego budynku wykonano właśnie z drewnianego gontu. Na profilu północnym naszego wykopu no niezwykle czytelne są właśnie te fazy użytkowania, o których mówiłem. Tak? Mamy nad warstwą humusu pierwotnego, która się manifestuje taką ciemną warstwą, przedzieloną warstwą piasku, relikty tego budynku wieżowego, prawdopodobnie. I to wypełnisko zniszczone jest w kilku miejscach przez obiekty z drugiej fazy użytkowej. Prawdopodobnie różnego rodzaju duże słupy powstałe już po zniszczeniu i zasypaniu najpewniej budynku wieży. Trudno jednak stwierdzić, jaka była ich funkcja, czy były one związane z innym budynkiem wykonanym w konstrukcji słupowej, czy szkieletowej, czy z jakąś formą palisady, czy innych umocnień. No tutaj niestety tego się określić nie dało. No właśnie, clue naszych badań stanowiło określenie chronologii tego obiektu, tego ogródka. Jak jednak datować odkryty przez nas budynek i też zarazem cały ogródek? No niestety nie udało się pobrać do badań żadnych próbek umożliwiających przeprowadzenie analiz chronologicznych w oparciu o wyznaczniki niezależne jak dendrochronologia czy badania radiowęglowe. No i dlatego musimy ją oprzeć na badaniach, analizie materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie prac. Tych materiałów jest naprawdę bardzo niewiele. Wydobyto w trakcie prac ponad 100 fragmentów ceramiki, a blisko połowę z nich z obiektu numer 1, czyli tego budynku zagłębionego, umieszczonego centralnie na Majdanie. Materiał ten był bardzo silnie rozdrobniony, no w stopniu właściwie uniemożliwiającym w większości przypadków rekonstrukcję poszczególnych form naczyń. Całość omawianego zbioru zaliczono do tak zwanej ceramiki siwej, wypalonej w atmosferze redukcyjnej, która daje szarą i stalowo-szarą barwę czerepu oraz przełamu. W zbiorze dominowały jednak charakterystyczne fragmenty brzuźców, w większości zdobione właśnie poziomymi, delikatnie zaznaczonymi żłobkami. No na niektórych egzemplarzach zaobserwowano właśnie poziome linie, ornament wykonany przy użyciu radełka. Co ważne, ze względów chronologicznych, wylewy tych fragmentów naczyń były lekko rozchylone na zewnątrz, bez wyodrębnionego wrębu i z wyraźnie zaznaczonym okapem. No i to były w większości fragmenty garnków. Natrafiono również na dwa fragmenty pokrywek i uch taśmowatych, ale jedyną taką rekonstruowaną w pełni formą naczynia była misa z wylewem zaopatrzonym w okap. I to tą misę można po prawej właśnie zobaczyć. Generalnie powiedzieć trzeba, że materiał ceramiczny właśnie pod względem technologicznym był bardzo jednorodny i właśnie pomimo takiej fragmentaryczności oraz stosunkowo niewielkiej ilości wydobytych zabytków, no, pozwalał dość precyzyjnie ustalić tą chronologię. I określono ją głównie na podstawie właśnie obserwowalnych fragmentów wylewów. Te dominujące, profilowane wylewy z okapem, one pozwalały no, znaleźć analogię do tych zabytków
I takie analogiczne formy naczyń wystąpiły m.in. na XIV-wiecznej osadzie produkcyjnej w Przewozie, ale też w nawarstwieniach drugiego poziomu osadniczego z pierwszej połowy XIV do pierwszej ćwierci XV wieku w Żaganiu, w najstarszych materiałach z grodziska w Letnicy, datowanego na XIV i XV wiek. Mamy też takie fragmenty z badań wieży rycerskiej w Witkowie, w warstwach datowanych na XIV-XV wiek, czy właśnie w niedalekim Tarnowie Jeziernym, gdzie wystąpiły one w warstwach datowanych na XIV wiek. Ceramika Stylewic no, charakteryzowała się typowymi dla XIV i XV wieku wyrobów garncarskich elementami, do których zaliczyć można właśnie redukcyjny sposób wypału, dający w efekcie szarą i stalowo-szarą barwę, tę obecność wychylonych na zewnątrz profilowanych wylewów zaopatrzonych w okap. Też dekoracja powierzchni tych naczyń jest dość charakterystyczna. W przedstawionym tym materiale właściwie nie ma elementów nawiązujących do wcześniejszego garncarstwa, tak zwanego tradycyjnego. I nie widać także również śladów nowych trendów pojawiających się w ceramice późnośredniowiecznej czy wczesno-nowożytnej. I to pokazuje, że ten okres funkcjonowania Gródka był jednak stosunkowo dość krótki i w świetle tych materiałów ceramicznych ten czas funkcjonowania Gródka datować można na okres od połowy XIV do połowy XV wieku. Tą chronologię potwierdza również właściwie jedyny wyeksplorowany z wnętrza obiektu numer jeden przedmiot żelazny. Tu na zdjęciach niestety bardzo skorodowany, bo teraz się znajduje ten przedmiot w konserwacji, no ale ta forma wyjściowa pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia ze zgrzebłem, czyli takim narzędziem wykorzystywanym do pielęgnacji sierści konia. I dostępne analogie do tego przedmiotu pochodzą głównie z XIV i z XV wieku. Także są oczywiście, pojawiają się też wcześniej, ale no w nawiązaniu do materiałów ceramicznych, gdzie nie stwierdzono materiałów XIII-wiecznych, wydaje się, że można datować funkcjonowanie Gródka i też materiałów z nim związanych na XIV-XV wiek. Co ciekawe, w fosie Gródka, w trakcie badań z użyciem detektorów metali, odkryto taki lichtarz z XVIII wieku, który może wskazywać też na późniejsze losy tego terenu. W jednym ze źródeł związanych z funkcjonowaniem parafii w Tylewicach pojawia się wzmianka o splądrowaniu kościoła w XVIII wieku przez jakichś rabusiów i być może pozostałością materialną tego znanego ze źródeł pisanych epizodu jest właśnie ten lichtarz, bo w tym czasie pamiętajmy, że właściwie świeczniki i wykorzystanie świecy wiązało się głównie z różnymi zabiegami, działalnością religijną i odbywało się z reguły w kościele, więc taki zapytek no może raczej wskazywać na jakieś związki z nieopodległym kościołem. Tu pozwoliłem sobie
nanieść taki hipotetyczny układ odkrytego obiektu z tym stanowiskiem generalnie jest, tak myślę, pewien problem. Tak? To znaczy, mała ilość pozyskanych źródeł, też małe ich zróżnicowanie, no może oczywiście być związane z pewnego rodzaju zniszczeniem tego stanowiska przez rozmaite wkopy, które są obserwowalne na jego terenie, ale może też wynikać z pewnego niezbyt intensywnego użytkowania obiektu. Nie można wcale wykluczyć, że wieża zlokalizowana w pobliżu właśnie kościoła parafialnego w Tylewicach no, mogła pełnić jakąś funkcję refugialną, gdzie zbieraliby się mieszkańcy w obliczu zagrożenia. No i jakby na co wskazywać mogłaby również niewielka powierzchnia tego założenia obronnego. Mogło mieć to również związek ze stwierdzonym na podstawie spalenizny i węgli drzewnych pożarem założenia, do którego chyba jednak doszło nie w wyniku klęski elementarnej. Tak? Sądzić można na podstawie takiego niewielkiego zestawu zabytków, że być może obiekt podpalono, a po jego ograbieniu ze wszystkiego, co przedstawiało jakąś wartość dla współczesnych, no po prostu go opuszczono. W świetle źródeł pisanych nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia w wypadku tego obiektu z siedzibą prywatną, które no w świetle szacunków niestety już nie żyjącego wybitnego badacza zamków, ale też obiektów typu Motte Leszka Kaisera stanowiły no około 90% wszystkich obiektów na terenie dzisiejszej Polski. Ich fundatorów, tych obiektów, upatruje się z reguły w średniozamożnym rycerstwie. Tak mogło być też również w wypadku tego obiektu w Tylewicach. Najczęściej przyjmowaną w literaturze podstawą źródłową podziałów formalnych takich obiektów są właśnie relikty czytelne na powierzchni. I tutaj położenie oraz przeprowadzone pomiary oraz badania obiektów w Tylewicach pozwalają go zaliczyć do takich, do tak zwanych jednoczłonowych obiektów nizinnych, które w świetle ustaleń Pawłowskiego właśnie należą do najczęściej występujących tego typu obiektów na Śląsku. Odnoszę się tutaj do Śląska głównie z tej przyczyny, że no nie dysponujemy analogicznymi danymi odnośnie Wielkopolski, jak do Śląska i ten stopień poznania obiektów na tym obszarze wielkopolskim jest stosunkowo niewielki. Forma kopca nakazuje uznać go za grudek właśnie o planie owalnym, które również stanowią większość wśród obiektów śląskich. W podziale Dominika Nowakowskiego, który podzielił te obiekty typu Motte wielkościowo, można zaliczyć go do grupy drugiej, czyli od 2 do 4 metrów. Wydaje się, że sposób budowy nasypu kopca odpowiada typowi wyróżnionemu przez Pawłowskiego jako kopiec niemal w całości sztucznie usypany i można domniemać, że utworzono go wykorzystując glebę pozyskaną z kopania fosy, podwyższając jakby wysokość utworzonego założenia o ponad metr. To w wyniku naszych badań udało się stwierdzić. Najważniejszą formą zabudowy kopca wydaje się budynek mieszkalny, który miał dawać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Tutaj jest taka rekonstrukcja tego budynku. No, tak naprawdę niewiele możemy powiedzieć. Mi zależało właściwie na tym, żeby pokazać Państwu, jak ten budynek mógł wyglądać.
To jest rekonstrukcja wyglądu wieży odkrytej w Tempelhof w Brandenburg. I myślę, że ta wieża odkryta w Telewicach mogła wyglądać bardzo podobnie. Z reguły odkryte obiekty no, stanowiły takie właśnie pojedyncze budynki drewniane lub drewniano-gliniane, wykonywane właśnie w konstrukcji szachulcowej, a sądząc po zachowanych w polepie odciskach słomy, no, ściany mogły być wypełnione gliną zmieszaną z sieczką. Niestety w Telewicach nie zachowały się żadne elementy, które mogłyby wskazać na jakiś sposób podziału wnętrza wieży. Wiemy, że budynek ten był zagłębiony w podłoże na około 1,5 metra i miał takie niepełne, właśnie rekonstruowane wymiary około 8 na 5 metrów. Mógł być on zbliżony do prostokąta i zorientowany dłuższym bokiem na osi wschód-zachód z lekkim odchyleniem w kierunku południa. Bardzo zbliżony obiekt odkryto w Tarnowie Jeziernym koło Sławy, w założeniu datowanym na drugą połowę XIII, pierwszą ćwierć XV wieku. Kolejna rekonstrukcja, myślę, zależało mi, żeby Państwu pokazać, jak obiekty typu Motte, z którym mamy prawdopodobnie do czynienia w Tylewicach, są rekonstruowane. I fosy w takich założeniach no, występują w ponad 50% analizowanych przypadków śląskich na przykład. No, w wypadku tych naszych badań nie udało się objąć badaniami fosy ze względu na bardzo wysoki stan wody, ale też znaczne ograniczenie ze względu na występowanie roślinności na tym terenie. Więc nie wiemy tak naprawdę, czy brzegi tej fosy nie były umocniane jakąś dodatkowymi konstrukcjami, jak to stwierdzono w wielu przypadków właśnie na Śląsku. I przypuszczalnie fosa tego naszego zbadanego założenia była nawadniana ze stawów znajdujących się na zachód od niego. I no właściwie nie można też wykluczyć, że te stawy razem z fosą były kiedyś połączone, bowiem no według analizy Grzegorza Kiarszysa znajdujący się między nimi nasyp hałdy ma najpewniej właśnie metrykę nowożytną, no właśnie może związaną z zasypaniem tego łącznika między tymi elementami. Przypuszczalnie możemy domniemać, że most do wieży zlokalizowany był z reguły od strony majątku. Tu jakby no, w związku z tym, że nie objęliśmy badaniami zaplecza gospodarczego tego naszego obiektu, nie wiemy więc, gdzie ten majątek się znajdował. Natomiast no, z danych kartograficznych wiemy, że nowożytny majątek, a właściwie dwa, które często powtarzały też jakby średniowieczne podziały i lokalizacje, zlokalizowany był na wschód od Gródka, no ale w odległości około kilometra na wschód, może więc ten most zlokalizowany był od strony wschodniej. No niestety w związku ze znacznym zniszczeniem powierzchni Gródka niewiele możemy powiedzieć o dodatkowych formach umocnień, które z reguły zlokalizowane były w pobliżu wieży, czyli różnego rodzaju palisadami czy ostrokołami. Być może też wpływ na to miała znaczna erozja powierzchni
tego grudka, też zasypanie fosy mogło się przyczynić do tego, że te ewentualne relikty tych umocnień zostały wskutek działań zniszczone. Dobrze, przystępując do określenia prawdopodobnych przyczyn upadku tego obiektu, no musimy sięgnąć trochę do historii ziemi wschowskiej. No, nie wiemy oczywiście, kto był fundatorem tylewickiego założenia i wydaje się, że nie można w nim raczej upatrywać znanego ze źródeł Jana Auloka, który władał Tylewicami w 1448 roku, bo w świetle materiałów zabytkowych wydaje się, że obiekt ten już znajdował się wówczas w ruinie. W świetle dostępnych materiałów, ale również formy założenia, czas powstania wieży chyba datować można na okres około połowy XIV wieku, kiedy przez pogranicze Śląska i Wielkopolski przetoczył się konflikt między księciem żagańskim Henrykiem V Żelaznym, który właśnie od 1341 roku władał ziemią wschowską, a Luksemburgami, władcami Czech i królem Polski Kazimierzem Wielkim. Henryk w 1343 roku odmawiał konsekwentnie złożenia hołdu Luksemburgom i próbując odzyskać Głogów zajęty przez Jana Luksemburskiego, wkroczył w wojnę z królem Czech, Karolem IV. I ta wojna niestety dla Henryka Żelaznego skończyła się bardzo źle, bo w 1343 roku król Polski Kazimierz Wielki zajął ziemię wschowską i w konflikcie z królem Polski wsparli Henryka i jego stryjowie Konrad i Jan Ścinawski i to spowodowało jakby ripostę króla polskiego i pod murami Ścinawy pojawiły się wojska polskie. Ale te działania jakby nie skłoniły Kazimierza Wielkiego do oddania tej ziemi wschowskiej Henrykowi V. No i nie mogąc pokonać przeciwnika, Henryk V posłał do Kazimierza Wielkiego poselstwo, w którym prosił o pokój. Wojska polskie ustąpiły wtedy właśnie z terenu księstwa żagańskiego, ale ziemia wschowska już właściwie pozostała przy Królestwie Polski. Konflikt z Polską uniemożliwił Henrykowi dalszy opór przeciwko Luksemburgom i do układu doszło ostatecznie 7 czerwca 1344 roku, kiedy Luksemburczyk oddał Henrykowi połowę ziemi księstwa głogowskiego, ale zamian za to Henryk Żelazny musiał mu złożyć hołd lenny. Wydarzenia z 1344 roku spowodowały zbliżenie Henryka V do polityki Luksemburgów i kiedy rok później wybuchła wojna polsko-czeska o Śląsk, książę Żagański wsparł militarnie Luksemburgów wraz z księciem Oleśnickim, próbując jednocześnie bez sukcesu odzyskać Wschowę. No i właśnie niewykluczone, że tylewickie założenie powstało właśnie w tym okresie, w okresie zabezpieczania przez nowych włodarzy ziemi wschowskiej granicy polsko-śląskiej. No i miało służyć umacnianiu ich władzy na pozyskanym tutaj terenie.
Przeprowadzone przez nas badania wyraźnie wskazują, jak jeszcze niewiele wiemy na temat rycerskich obiektów obronnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Dość powiedzieć, że tak naprawdę dysponujemy badaniami archeologicznymi zaledwie kilku obiektów, które pozwalają na jakieś wnioski dotyczące funkcji, jak i chronologii obiektów. Cała masa właściwie obiektów grudków stożkowatych na pograniczu Śląska i Wielkopolski objęta była niestety tylko i wyłącznie badaniami powierzchniowymi, więc ta chronologia ich jest naprawdę nie do końca poznana, tak? I myślę, że dopiero objęcie szerszymi badaniami tych obiektów mogłoby pozwolić na lepsze rozpoznanie pogranicza Śląska i Wielkopolski. Tutaj na tej mapie pozwoliłem sobie zaznaczyć znane mi grudki stożkowate z obszaru ziemi wschowskiej. Proszę zobaczyć, że obiekty, które były szerzej badane wykopaliskowo, zaznaczone na tym slajdzie taką czerwoną obwódką, no jest ich stosunkowo niewiele i większość z nich zlokalizowana jest po stronie śląskiej. Natomiast obiekty wielkopolskie no nadal są dla nas pewnego rodzaju enigmą. Mam nadzieję, że kiedyś obszar Wielkopolski będzie rozpoznany pod tym względem równie dobrze jak dzięki badaniom Dominika Nowakowskiego obszar Śląska. No, mamy nadzieję, że dalsze prace archeologiczne umożliwią lepsze rozpoznanie obiektów funkcjonujących na terenie pogranicza Śląska i Wielkopolski. No, a sieć grodowa stanowiła przecież kluczowy element umocnienia granicy między oboma tymi regionami. Dobrze. Na tym chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Liczę na to, że było to dla Państwa zrozumiałe. Gdyby z jakichś przyczyn nie udało się Państwu wszystkiego zrozumieć, ja oczywiście pozostaję do dyspozycji teraz, ale też chciałbym zachęcić do kontaktu mailowego. Nic, no. W takim razie czekam na pytania. Dobra legenda. Mamy pytanie, czy zostaną wydane w formie papierowej materiały z webinarum? W formie papierowej nie, ale znaczy nie wiem, czy tak, ale na pewno będzie wykład opublikowany na naszym kanale na YouTubie. Nie wiem, jak pan dyrektor, czy ma zamiar publikować, to przekażę głos dyrektorowi. Tak, no tylko uzupełnię tutaj, że będzie dostępny wykład w formie na YouTubie, ale te badania nasze zostały sfinansowane z pieniędzy konserwatorskich i pani konserwator już zobowiązała mnie do przygotowania artykułu naukowego, publikacji, która ukaże się w następnych lubuskich materiałach konserwatorskich.
w 2021 roku, więc no, proszę cierpliwie oczekiwać, że te wyniki, wszystkie wyniki naszych prac zostaną opublikowane tam w lubuskich materiałach konserwatorskich. Myślę, że one, znając tą praktykę publikacyjną, będą dostępne pewnie pod koniec 2021 roku. Tutaj widzę, że ktoś jeszcze pisze pytanie, pan Przemek. Wszystko bardzo przejrzyście, dziękuję bardzo, czyli same podziękowania. Czy ktoś jeszcze jakieś pytanie ma może do prelegenta? Nie widzę, widzę tylko, że pan Paweł odpisuje, dziękuję za odpowiedź. Zaczekamy może jeszcze chwilkę. A tak jak już tutaj wspominałam przed chwilą, tak, ten wykład jest nagrywany, tak więc będzie można go sobie odtworzyć również na naszym kanale na YouTubie. W tym tygodniu powinien już zostać opublikowany, więc jeżeli coś umknęło w trakcie tego wystąpienia, czy też podłączyliście się Państwo nieco później do naszego pokoju webinarowego, to będzie można oczywiście jeszcze raz to odtworzyć. Nie widzę tutaj żadnych pytań do naszego prelegenta. Tak więc myślę, że spotkanie już mamy zaplanowane na przyszły miesiąc. Dokładne informacje, kiedy i jak to będzie wyglądać, będą oczywiście na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku. Również w tym formularzu rejestracyjnym, którego Państwo uzupełnialiście ostatnio, tam było pytanie z prośbą o to, czy chcecie Państwo otrzymywać informacje, które będziemy organizować, więc jeżeli Państwo zaznaczyliście odpowiedź pozytywną, to na pewno też maila dostaniecie z wydarzeniami. Tak więc nie mam więcej dziękuję pytań. Dziękuję.